Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiejszy temat, jak zadbać o prawidłowy rytm dobowy. Wcale nie jest to błahy temat, to jest niezwykle ważny temat, który każdy z nas powinien wcześniej czy później sobie uświadomić. Dlatego, że bez prawidłowego rytmu dobowego, bez okresu czuwania, aktywności i bez odpowiedniego wypoczynku, czy też bez odpowiedniej walki ze stresem, no wcześniej czy później będziemy chorzy. Omówimy sobie zatem trochę teorii na temat relaksu, powiemy o depresji, o stresie i jak zawsze powiemy sobie troszeczkę o mieszankach ziołowych, które powinniśmy zastosować, aby wspomagać się w walce ze stresem, aby poprawić nasz rytm dobowy. Także zapraszam serdecznie do naszej wspólnej podróży przez tą tematykę. Zaczniemy od tego, czym jest stan relaksacji. Stan relaksacji to jest taki moment, w którym mamy zmniejszone napięcie mięśni, czyli nie wiem, czy Państwo macie taki przyjemny moment czasem w lecie, kiedy na zewnątrz jest gorąco, kładziemy się do łóżka, a ta nasza pościel jest taka chłodna, przeciągamy się, jesteśmy zrelaksowani, nasz organizm przygotowuje się do snu. Nie musi się mobilizować, ma rozluźnione mięśnie, jest taki wewnętrzny spokój. Słowo relaks używane jest najczęściej do określenia stanów, tak, w których dominuje odpoczynek, odprężenie, takie spowolnienie psychofizyczne. Tak definiujemy. Jeżeli chodzi o mechanizmy relaksu, one są bardzo różne. Ważnym elementem koncentracji i relaksu jest to, aby nasz mózg wszedł w ten stan. Mówi się o tym, że nasz mózg generuje określone rodzaje fal elektrycznych. Można to na EEG odczytać, czyli na tym elektrycznym badaniu mózgu. I stan świadomości takiej relaksacji to jest redukowanie napięcia mięśni. Nie wiem, czy Państwo żeby tak spojrzeć na te wszystkie aspekty, o których dzisiaj będziemy mówili też troszeczkę z własnych takich przeżyć, to zwróćcie uwagę, że są ludzie, którzy jak się denerwują, to zaciskają bardzo zęby. Więc to jest taki element napięcia mięśniowego. Wszyscy jesteśmy gotowi do ucieczki, do skoku, do ataku. Mamy większą świadomość własnego ciała, tak? Zwróćmy uwagę, że wtedy wiemy, czy staramy się skoncentrować na tym, w jakim położeniu znajdują się nasze ręce, zamykamy najczęściej oczy, siadamy w jakichś tam pozycjach, czy kładziemy się wygodnie. I nie mamy negatywnych myśli, czyli staramy się uruchomić pozytywne myślenie. I te fale alfa pomagają nam w relaksie, a uzyskujemy je wtedy, kiedy koncentrujemy się na tak zwanym tu i teraz. Tak? Czyli przy niskich wartościach fal alfa jesteśmy świadomi, ale odprężeni, ale nie senni. I technikę fal alfa wykorzystuje się również w muzykoterapii. Cele relaksacji. Właściwie można by powiedzieć, że moglibyśmy uruchomić dyskusję i porozmawiać sobie, co każdy z nas rozumie przez ten relaks, ale tak to już jest w medycynie, że staramy się analizować poszczególne warstwy. Jak zwrócicie Państwo uwagę, to kiedy dbamy o relaks, szczególnie u osób chorych, powinniśmy zwrócić uwagę na lęk. Czy stres, czy lęk nie powoduje stanu wzmożonego napięcia. Człowiek zrelaksowany powinien mieć rozluźnione mięśnie. Myślę, że część z Państwa korzysta, żeby się rozluźnić, żeby się zrelaksować, na przykład z masażu leczniczego. Polecam. Mamy tutaj troszeczkę, mamy tutaj również bardzo ważną rzecz, a więc powinniśmy relaksując się, zwracać uwagę na nasze mechanizmy, na homeostazę, zmniejszenie ciśnienia krwi, wyrównanie pracy żołądka i jelit, tak? Odpoczynek
regenerację psychiczną i poprawę samopoczucia. To jest ten stan relaksacji. Niestety, szanowni państwo, jest taka choroba, która powoduje, że no, człowiek, organizm nie jest w stanie się zrelaksować. Cały czas jest z jednej strony w obniżonym nastroju, a z drugiej strony nie jest w stanie odpocząć. Mówimy tu o depresji. Gigantyczna liczba ludzi cierpi na całym świecie na depresję. Szacuje się, że około 120 milionów osób i uważa się, że w ogóle depresja należy do jednego z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Więc walka z tą depresją, staranie się o to, żebyśmy wyszli z tej depresji, regulowanie rytmu dobowego to jest klucz do bardzo ważnego elementu naszego zdrowia. Trzeba również wziąć pod uwagę, że nie samym stresem psychicznym żyje człowiek. Jest również coś takiego, szanowni państwo, jak stres oksydacyjny. I warto o tym pamiętać, że na nasz organizm negatywnie wpływa nie tylko ten stres psychiczny, ale również ten stres taki biochemiczny, nazwijmy to. Te reakcje negatywne, chemiczne w naszym organizmie. Co jest powodem powstawania stresu oksydacyjnego, szanowni państwo? Podam przykład. Zanieczyszczenie środowiska. Silny, intensywny wysiłek fizyczny. Nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne. Palenie papierosów, metale ciężkie, ołów, kadmu, rtęć, spaliny samochodów lub zażywanie niektórych leków. Co to jest ten stres oksydacyjny? To jest negatywna reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny, na przykład na zapalenie papierosa, które nasz organizm odbiera jako truciznę. I niestety powstają wolne rodniki, które niszczą nasze organizm i co jest też bardzo ważne, potrafią niszczyć materiał genetyczny w komórkach. Niszczenie materiału genetycznego w komórkach jest powodem powstania chorób, między innymi, szanowni państwo, chorób nowotworowych. Jako stresory występują tak zwane ksenobiotyki, czyli różne trucizny. I tutaj zwróćcie państwo uwagę, to są dane z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, publikowane z 1991 roku, ale muszę państwu powiedzieć, że niewiele się zmieniły i to jest wykres pokazujący, która z trucizn powoduje najwięcej przypadków śmierci. I muszę państwu powiedzieć, tak jak tutaj zwrócicie uwagę, że wcale nie alkohol i nie grzyby są powodem śmierci ludzi najczęściej w Polsce. Otóż najczęstszym powodem śmierci Polaków są toksyny takie jak niewłaściwie podane leki, bądź nadwrażliwość na leki, bądź jakikolwiek inna reakcja na leki, która kończy się śmiercią. To jest najczęstszy powód śmierci po zatruciu. A więc proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony leki pomagają nam w leczeniu, ale z drugiej strony niewłaściwie używane potrafią nas zabić. Walczmy zatem o nasze zdrowie, szanowni państwo. To znaczy, mówiąc o relaksie, mówiąc o przywracaniu takiej wewnętrznej równowagi, dbajmy o to, żeby się prawidłowo odżywiać, tak, żeby się wysypiać, żeby starać się rozwiązywać problemy, a nie dusić je w sobie. Czasem, szanowni państwo, trzeba wykrzyczeć stres. Czasem w najtrudniejszych sytuacjach trzeba porozmawiać o jakiejś trudnej sytuacji. Zamykanie się w sobie i brak dzielenia się problemami z innymi, choćby z psychologiem, powoduje zaciskającą się pętlę stresu, która może spowodować depresję, a jak państwo wiecie, w części wypadków depresja może skończyć śmiercią. Tutaj też warto podkreślić, szanowni państwo, jak podają statystyki, że na depresję częściej chorują kobiety, natomiast z powodu depresji częściej umierają mężczyźni. Jeżeli chodzi o rozwiązania, to my od dawna proponujemy coś, co nazwałem medycyną fundamentalną. To znaczy jest walka ze stresem, czyli techniki relaksacyjne, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, regularny zdrowy sen i fitoterapia. I zaraz sobie
o tym porozmawiamy. Tym pośrednikiem pomiędzy nami a światem zewnętrznym, czy nawet tym naszym wewnętrznym światem, który to wszystko scala, jest nasz mózg. Kilka ciekawostek na temat mózgu, szanowni państwo, bo na nim się troszeczkę będziemy dzisiaj koncentrować i o niego będziemy dzisiaj dbać. Po pierwsze, proszę pamiętać, że mózg w 70% tak mniej więcej składa się z wody. Mózg zużywa gigantyczną ilość tlenu. Często, szanowni państwo, przy zatrzymaniu krążenia musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, aby dostarczyć tlen do mózgu. Dlatego, że serce jest bardzo wytrzymałe, natomiast mózg niestety potrzebuje tlenu. Jeżeli nie dostarczymy do mózgu tlenu, to może dojść do sytuacji, w której nasz mózg już umiera, a nasz organizm jeszcze żyje. Mózg posiada gigantyczną ilość neuronów, czyli tych komórek, które odpowiadają za to, że myślimy, kojarzymy, widzimy, słyszymy, czujemy i tak dalej. Tak? To jest 85 miliardów komórek neuronów. Teraz spójrzmy jeszcze na, tak trochę jak na komputer. Mózg przeciętnego człowieka generuje około 70 tysięcy myśli dziennie. A ilość informacji, którą odbieramy, to jest około 100 megabajtów informacji na sekundę. Ciekawą rzeczą jest to, że mózg nie czuje bólu, tak? I w nocy mózg również pracuje. Proszę pamiętać, że on sobie segreguje informacje, które otrzymał w ciągu dnia. Natomiast wszystko piękne, jeżeli prawidłowo dbamy o swój rytm dobowy, wysypiamy się. Natomiast, szanowni państwo, mózg człowieka w stresie nie pracuje prawidłowo. Dochodzi do zaburzeń komunikacji pomiędzy komórkami. Neuroprzekaźniki, czyli te substancje chemiczne, które komunikują poszczególne komórki nerwowe, nie przedostają się prawidłowo. Bardzo często te substancje chemiczne są niszczone przez enzymy bądź zostają wychwycone przez komórki otaczające te główne nasze neurony, czyli te przez komórki takie rusztowania, czyli komórki glejowe. Dochodzi w sumie do takiego zespołu anomalii, który odczuwamy jako pogorszenie nastroju, emocjonalna pustka, lęk i bezsilność. I niestety, szanowni państwo, długotrwały, pogłębiający się stres może spowodować w końcu tak właściwie takie inwalidztwo społeczne, dlatego że nam się nic nie chce, nie pójdziemy do pracy, nie będziemy się kontaktować z bliskimi, z przyjaciółmi. Właściwie to cały dzień spędzilibyśmy w łóżku, zamknięci w sobie i wyalienowani. I z tym trzeba walczyć. Proszę pamiętać, nigdy, ale to nigdy nie pozostawiajmy osób samotnych, depresji, bądź osób, które przeszły silną traumę samemu. Nawet jeżeli państwo uważacie, że te osoby są nie do wytrzymania w tej sytuacji, że zachowują się nieracjonalnie, trzeba poświęcić czas i trzeba spróbować z tymi ludźmi rozmawiać. Dlatego, że po przejściu bardzo silnego stresu dochodzi do zaburzeń właśnie tych neuroprzekaźników. Zobaczycie państwo później, że w tych mieszankach ziołowych my stosujemy, żeby regulować, dostarczać do organizmu również te substancje aktywne, ekstrakty niektórych roślin zawierające substancje, z których nasz organizm tworzy neuroprzekaźniki. Czyli te główne neuroprzekaźniki mózgu, takie jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Jeżeli chodzi o walkę ze stresem, to tylko taka króciutka powtórka. Jest bardzo wiele sposobów. Niektórzy uwielbiają sport, inni kochają czytanie książek, jeszcze inni spotkania z przyjaciółmi. Każdy sposób jest dobry, każdy organizm jest inny, każdy sposób jest dobry, który prowadzi do określonego celu, w którym po okresie urlopu czy wypoczynku krócej lub dłużej, szanowni państwo, przywraca się
prawidłowa relacja społeczna, odczuwamy tak zwany dobrostan. Czyli zwróćcie uwagę, co możemy zastosować. Po pierwsze relaks, techniki relaksujące. Później możemy substancje odżywcze i regenerujące komórki mózgowe. Później mamy dotlenienie tego mózgu. Ważną rzeczą, to szanowni państwo, to się podkreśla, szczególnie u osób podeszłych, ćwiczenia umysłowe, nauka języków, nauka gry na instrumentach, niezbędny element, czyli zioła i rośliny lecznicze, nawodnienie, mówiliśmy o wodzie, zdrowy sen, zbilansowana dieta i ćwiczenia fizyczne, przeróżne, słuchajcie, dostosowane do swojego stanu zdrowia, wieku, tak? To jest bardzo ważne. Temat relaksu jest tak popularny, tak ważny w medycynie, szanowni państwo, że ja sobie zrobiłem taki wybór najwartościowszych, dużych prac systemowych, czyli to są takie najwartościowsze podsumowania badaczy i lekarzy na temat roli relaksu w leczeniu stresu. I proszę sobie wyobrazić, jest taka strona PubMed, jak ktoś z państwa sobie chce oglądać bazę badań medycznych, to polecam PubMed, to proszę sobie wyobrazić, że hasło relaks i stres w tych najwartościowszych badaniach wyszło mi 110 prac klinicznych, właśnie tych, no nie klinicznych, tylko zbiorów prac klinicznych opisujących mechanizmy. O czym to świadczy? Po pierwsze świadczy o tym, że badaczy to intryguje, że tych prac jest naprawdę dużo. Jest jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo, że to jest rzecz po prostu ważna w medycynie. Tak? To jest istotne zagadnienie w medycynie. Jeżeli chodzi o sam dobrostan i przywrócenie rytmu dobowego, to jest kilka sztuczek, z których państwo możecie korzystać. I tutaj jako dietetyk mogę państwu podpowiedzieć, że dieta pomaga poprawić pracę mózgu i poprawić koncentrację. Po pierwsze, dieta z obniżoną zawartością węglowodanów, czyli nie jemy słodyczy, chleba, ziemniaków i makaronu, miodu, cukru i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Jak państwo zwrócicie uwagę, szczególnie u osób czy u dzieciaków z ADHD, to zobaczycie, że jeżeli tym dzieciakom podacie cukier, to one tracą równowagę psychiczną. Zaczyna się gigantyczna burza i organizm nie panuje nad tą sytuacją. Cukier wcale nie jest potrzebny do pracy naszego mózgu. Nasz mózg potrafi się świetnie odżywiać tłuszczem. Proszę o tym pamiętać. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to polecam dieta bogata w oleje wielonienasycone omega-3, czyli również ryby. Tak? I teraz tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, szanowni państwo, i na to często też zwracam uwagę. Dodatkowo osoby z zaburzeniami trawienia mogą sobie odstawić mleko i nabiał. Trzeba oczywiście zastąpić je odpowiednią ilością białka i wapnia z innych źródeł. I proszę też uważać na słodkie owoce, nie tylko ze względu na cukier, ale również na bardzo niebezpieczną dla pracy naszej wątroby fruktozę. Fruktoza powoduje gigantyczne zaburzenia lipidowe, zaburzenia pracy naszej wątroby. Jest jej bardzo dużo w miodzie, w cukrze i w owocach. Więc na dwoje babka wróżyła tak z tymi owocami. Z jednej strony dużo antyoksydantów, fajne, zdrowe, ale jeżeli tam będzie dużo cukru albo dużo fruktozy, to starajcie się jednak takich owoców nie jeść dużo. Może na smak, może odrobinka. Jeżeli chodzi o zdrowy sen, nie jedzmy obfitego posiłku przed zaśnięciem. Przywietrzmy sypialnię. Weźmy relaksującą kąpiel. Tak? Przytulajmy się. Trzeba zgasić światło. Nie zasypiajmy przy włączonym świetle. Uczmy, że to jest taki sygnał dla mózgu. Aha, położyłem się, przywietrzyłem pokój, położyłem się do łóżka, zgasiłem światło i cierpliwie czekamy na zaśnięcie. Tak? Starajmy się zasypiać maksymalnie przed północą. Było takie powiedzenie, że każda godzina snu przed godziną 24
liczy się podwójnie. Oczyśćmy nasz umysł, trzeba usunąć z głowy złe myśli, trzeba sobie znaleźć coś przyjemnego do zasypiania, to może być drobinka. Niektórzy mogą liczyć baranem, nie ma problemu. Ważne, żeby nie, nasza głowa nie była pełna tych wszystkich złych rzeczy. I co jest jeszcze bardzo ważne, co podkreślam i zaraz przypomnę, do wspomagania zasypiania możemy również używać ziół, szanowni państwo. I tutaj mamy mieszankę OptiSleep, mamy olej z kanabinoidami, czyli olej CBD z melatoniną i mieszankę ziołową Neurostress, OptiNeurostress. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i stres, no to jest tak, psychicznie jest to fenomenalny relaks, tak? Czyli wydzielają się różne stymulatory zdrowia, szczęścia, serotonina, endorfiny, czyli te hormony szczęścia. Poprawia się natlenowanie tkanek, mózg dostaje więcej tlenu, serce lepiej sobie pracuje, nerki lepiej filtrują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę pamiętać, że wysiłek przekraczający normalne nasze ćwiczenia będzie stresem dla organizmu, a więc nie forsujmy tego organizmu, tylko starajmy się wykonywać takie ćwiczenia, które są dla organizmu relaksem, odpoczynkiem, a nie przeciążeniem. Oczywiście jest też coś takiego jak nasza reakcja hormonalna. Jest kortyzol, czyli hormon stresu. I myślę, że państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że kortyzol powoduje otyłość, wrzody, zwiększenie masy mięśni, co prawda, ale niestety również zwiększenie tłuszczu, podwyższa poziom cukru i może doprowadzić do cukrzycy, podwyższa ciśnienie krwi i wtórnie niszczy nasze naczynia krwionośne i serce. Samo zagadnienie rytmu dobowego jest na tyle ważne, że w 2017 roku za odkrycie mechanizmów biochemicznych rytmu dobowego przyznano Nagrodę Nobla, a więc nasz wewnętrzny zegar, fizjologiczny zegar rytmu dobowego jest naprawdę ważnym zagadnieniem zdrowotnym. No i teraz spróbujmy sobie tak przejrzeć przez te 24 godziny naszego życia. Zobaczmy, co i kiedy się dzieje, tak pokrótce. Po pierwsze, około godziny 4 nad ranem stopniowo zmniejsza się poziom melatoniny, natomiast do głosu przychodzi kortyzol i zaczyna wzrastać poziom kortyzolu. I co się wtedy dzieje? Podwyższa się poziom cukru i podnosi się ciśnienie tętnicze krwi. Tak? Czyli to jest taki moment, że organizm się przygotowuje do pobudki. Mniej więcej między 6 a 7, tak sobie założymy, jest pobudka i wszystkie procesy przemiany materii przyspieszają. Jeżeli chodzi o to południe, często się mówi, że to jest ten taki moment kawka i jeszcze super praca. To jest szczyt kreatywności i koncentracji. Teraz między 12 a 15, i tu jest takie podkreślenie, szanowni państwo, to zależy oczywiście od osoby i od indywidualnego rytmu dobowego, ale teraz tak troszkę uogólniamy. Na przykład w tym czasie między 12 a 15 można zjeść kolejny posiłek, można pójść na spacer, można uciąć sobie drzemkę, o ile ktoś nie jest w pracy, tak? Czyli może sobie na taki luksus pozwolić. Natomiast jeżeli chodzi o sen, to taki sen w ciągu dnia, patrząc na rytm, jaki mamy w śnie, to możemy sobie zrobić albo 15-minutową drzemkę, taką króciutką, albo już jeżeli troszeczkę dłużej, to wytrzymajmy wielokrotność 45 minut. Czyli 45 minut albo 90 minut takiego snu już głębokiego, wypoczynku. Dlatego szacuje się, że taki podstawowy rytm jednego dobrego snu to jest wielokrotność 45 minut. Między godziną 15 a 18 mamy największy poziom energii. Warto to wykorzystać do pracy i nauki. Paradoks polega na tym, że między 15 a 18 to my wracamy do domu, siadamy przed telewizorem, otwieramy jakiś napój i barłożymy.
a wcale nie wykorzystujemy tego na pracę i naukę, tak? Więc to jest takie troszeczkę rozregulowanie tego naszego rytmu. Ja pamiętam na studiach, muszę Państwu powiedzieć, ja miałem taki rytm, bo miałem tak wyregulowany zegar, że mniej więcej o godzinie 13-14 wracałem z zajęć, zjadałem sobie posiłek i szedłem spać. Spałem godzinkę max, półtorej godziny, jak był taki dzień, gdzie mogłem sobie wyspać, nastawiałem sobie budzik i później sobie budziłem się, nawadniałem organizm, robiłem sobie jakąś przekąskę, szedłem sobie na spacer, poćwiczyć i później się uczyłem. I muszę Państwu powiedzieć, że uwielbiałem ten czas aktywności po tej drzemce mniej więcej od godziny 17, czasem do 2 w nocy spędzałem czas na nauce. I muszę Państwu powiedzieć, że lubiłem ten czas, że ten mój organizm tak się przyzwyczaił do tego rytmu dobowego, że ja sobie o tej 12 czy nawet 2 w nocy zasypiałem, budziłem się o 7 i zasuwałem na kolejne zajęcia rano. I wspominam bardzo, bardzo pozytywnie ten czas, kiedy mój zegar biologiczny był wyregulowany. Ja miałem takie punkty tego dnia, w którym mój organizm był przyzwyczajony, wiedział, co nastąpi, dostawał sygnały i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę nauka szła mi całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi w ogóle o zegar wewnętrzny, to mówi się często, że światło jest tym elementem, które reguluje nasz zegar wewnętrzny. Ja się z tym zgadzam, Szanowni Państwo, ale musimy wziąć pod uwagę, że istnieje coś jeszcze i wiemy to już od bardzo dawna, bo od XVIII wieku, kiedy jeden z astronomów przeprowadził badanie mimozy, postawił mimozę przy oknie, gdzie jest światło i później obserwował, co się dzieje w nocy. Więc w nocy listki sobie opadały, zwężały się. I teraz zrobił ciekawy eksperyment, zakrył światło u tej samej rośliny, a więc roślina nie widziała, jak zmienia się czas na zewnątrz, czy zmienia się światło, czy świeci słońce, czy jest noc i jest księżyc. I proszę sobie wyobrazić, że ten oscylator rytmu dobowego u tej rośliny działał identycznie, pomimo braku dostępu światła. Oczywiście to jest na jakiś czas, roślina i człowiek bez światła obumierają. My potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje tego światła. Ja mówię to Państwu tylko dlatego, żebyście mieli świadomość, że tych regulatorów rytmu dobowego jest bardzo wiele, że światło nie jest jedynym i najważniejszym, jest ich wiele. My sobie ten rytm dobowy możemy wyregulować. Jeżeli chcemy sobie wyregulować rytm dobowy, możemy sięgnąć po zioła. I tutaj mam rekomendacje 3 mieszanek ziołowych. OptiSleep, OptiNeuroStress i olejku Full Spectrum CBD z melatoniną. Zacznijmy od mojej ulubionej mieszanki, która zawiera męczennicę, szafran, pomarańczę gorzką, granatowiec, melisę i dziurawiec, czyli OptiNeuroStress. Muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście tak jak w każdych mieszankach ziołowych trzeba obserwować reakcję organizmu na tak podany preparat, ale każde z tych roślin ma niezwykle cenny wpływ na nasz rytm dobowy i na naszą odporność na stres. Jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych roślin stosowanych w psychiatrii, w neurologii, mówimy tu o fitopsychiatrii i fitoneurologii, czyli roślina, która wspomaga obniżanie poziomu stresu, ma działanie przeciwlękowe, tak, poprawia rytm snu i co powoduje, że głębszy sen jest i organizm lepiej się regeneruje, jest właśnie męczennica. I kolejne, ja nie będę chciał wszystkich Państwu omawiać szczegółowo, ale szafran to jest roślina, którą kiedyś zbadano siłę działania ekstraktu z szafranu, porównywano siłę działania ekstraktu z szafranu z lekami, które są stosowane w psychiatrii. No i muszę Państwu powiedzieć, oczywiście
te badania na ziołach, jest ich niewiele i wielu lekarzy będzie mówiło, że one nie są takiej wysokiej jakości jak badania na lekach. I ja się z tym zgadzam. Natomiast empirycznie i patrząc na te badania, które już są opublikowane, muszę Państwu powiedzieć, że jest tak silne działanie ekstraktów z kwiatu szafranu, jak leków blokujących zwrotny wychwyt serotoniny, a więc leków stosowanych powszechnie w depresji. Bardzo silne działanie wspomagające. Mamy inozytol, czyli jak mamy fosfolipidy w układzie nerwowym, to nie ma zdrowego układu nerwowego bez inozytolu, bez fosfolipidów. W związku z tym, jeżeli będziemy dodawać inozytol, suplementować, to jest duża szansa, że nasz organizm będzie lepiej gospodarował, będzie odbudowywał komórki nerwowe, regenerował je, czyli będziemy lepiej reagowali na zmęczenie, czy nawet będziemy mogli sobie wspomóc, suplementować się na przykład u osoby z chorej na schizofrenię. Są to bardzo ważne elementy, żebyście Państwo wiedzieli i zawsze stosowali suplementację, uzupełnianie tych substancji odżywczych u osób chorych. Bo część chorób, z którymi się spotkacie, zaraz to przypomnę, przy kanabinoidach, przy olejku CBD, to mogą być choroby spowodowane niedoborem substancji aktywnych. Tutaj mamy pomarańczę gorzką, która również w tej kompozycji wspomaga na przykład zasypianie. Fantastyczny, neuroprotekcyjny granatowiec. To w ogóle polecam kurkuma, granatowiec, borówki. To są takie składniki odżywcze, które powinny być zawsze w Państwa domu. Wyciąg z granatowca jest fantastyczny. Ja już nie wspomnę o nasionach granatowca, które zawierają świetne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Mamy melisę lekarską. Możemy stosować ekstrakt. Ja również w swoim ogródku mam melisę. Uwielbiam jej zapach. Wiecie Państwo, że ona nie tylko pobudza czy poprawia trawienie, ale również jest uznanym ziołem u osób z nerwicami, z jakimiś zespołami napięcia. No i oczywiście dziurawiec. I tutaj warto wspomnieć, że to nie jest wodny ekstrakt dziurawca, tylko to jest specjalny ekstrakt z dziurawca zawierający silne substancje, czyli na przykład hiperycynę, dzięki czemu podanie takiego ekstraktu z dziurawca zwiększa ilość neuroprzekaźników, które poprawiają nasz nastrój. Tak to w dużym skrócie działa. No i tryptofan jako prekursor serotoniny i melatoniny. Czyli no nie da się wyprodukować odpowiedniej ilości, szczególnie u osoby chorej, tych substancji aktywnych neuroprzekaźników, jeżeli w jakiś sposób one się nie dostaną do naszego organizmu. Jeżeli ktoś się nieprawidłowo odżywia, czy ma przez wiele dziesiątków lat zaburzenia wchłaniania i problemy z odżywianiem, to wcześniej czy później będzie chory. Suplementacja oprócz zdrowego żywienia jest po prostu koniecznością. No i teraz mamy CBD Full Spectrum Relax z melatoniną, czyli olej full spectrum z melatoniną. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że melatonina sama w sobie jest niezbędna do wyrównania, do wzmacniania prawidłowego rytmu dobowego, czyli mówimy tutaj o wysyceniu, o dużej ilości melatoniny wieczorem, żebyśmy przywrócili ten prawidłowy rytm dobowy. Ale to, co chcę Państwu przypomnieć, to, że olej CBD, czy olej z kanabinoidami full spectrum, bo tam jest 500 różnych substancji i 100 różnych kanabinoidów w tym oleju. Oczywiście mamy na to badania, są testy laboratoryjne i tak dalej, więc w każdej chwili Państwo możecie je dostać, jeżeli byście potrzebowali. Natomiast fajna rzecz jest taka, nasz organizm produkuje swoje własne CBD, tak? W dużym skrócie myślowym, nasze kanabinoidy. I jeżeli podacie komuś taki olejek CBD, to on może na niego zareagować lub nie. Najczęściej zareaguje, rzadkie przypadki, że nie reaguje. Jeżeli nie reaguje, to on po prostu
ma dużą ilość swoich własnych kanabinoidów, czyli jego wewnętrzny system kanabinoidowy działa prawidłowo. Szukamy zatem innego punktu uchwytu. Natomiast warto, powiem Państwu, że każdy powinien spróbować kanabinoidów, jak na niego działają, bo to jest taka strassendiagnoza. My możemy bardzo szybko znaleźć osobę, która ma gigantyczne problemy z produkcją własnych kanabinoidów. Prosta rzecz, także polecam. No i ostatnia mieszanka, czyli OptiSleep. Szanowni Państwo, no uwielbiam OptiMind, NeuroStress, Sleep, te nazwijmy to neurologiczne zestawy ziół, które mamy dla Państwa, są kapitalne. Sleep został stworzony po to, żeby organizm wyciszyć, utrzymać taką równowagę emocjonalną, wspomagać zasypianie, tak? W ogóle sleep skraca czas potrzebny do zaśnięcia. Sen jest głębszy, ten sen jest ciągły, nieprzerywany. Oczywiście nie osiąga się tego z dnia na dzień. Trzeba ten organizm wysycić. Czasem to trwa, czasem nawet 3 miesiące, żeby osiągnąć określony efekt. Natomiast zobaczcie, jaki jest wspaniały skład pitania, śpioszyn, męczennica cielista, tak? Prunus, czyli wiśnia, która zawiera kapitalne składniki, które wspomagają nasz rytm dobowy i funkcję układu nerwowego, nasiona głożyny, różeniec, czy też nasiona czarnej fasoli afrykańskiej. Jest to niezwykle ważny element tej mieszanki, dlatego że ma bardzo dużo hydroksytryptofanu. Tak? Jest jeszcze pozłotka kalifornijska, szanowni Państwo, i oczywiście melatonina. Tutaj drobny błąd, nie jest 99%, tylko 1 mg melatoniny, która uzupełniona przez te wszystkie mieszanki, plus jak się cofniemy troszeczkę, jak Państwo zobaczycie, ten komplet, czyli sleep, neurostres i CBD. To jest mieszanka, którą rekomendujemy dla osób, które mają problemy ze snem i problemy ze rytmem dobowym. Dlatego, że dzięki temu możecie Państwo, oczywiście medycyna fundamentalna, tak proszę pamiętać, że wszystkie te mechanizmy u kogoś z depresją, jeżeli są problemy z lękiem czy z jakimiś chorobami neurologicznymi, oczywiście koniecznie konsultacja neurologiczna i psychiatryczna, ale w suplementacji u tych osób stosujemy właśnie te trzy mieszanki. One mają naprawdę bardzo dużą siłę działania. Pamiętacie Państwo, że my stosujemy w tych mieszankach nie zwykły ekstrakt, tylko tam są zagęszczenia przynajmniej 10-krotne w jednej kapsułce, więc tam jest ogromna ilość substancji aktywnych, żebyśmy mogli zadbać o nasz rytm dobowy. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Przypominam o tym, abyśmy codziennie dbali o ten nasz rytm dobowy, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem Państwu o tym, jak czułem się na studiach, pewna powtarzalność buduje rytm. To jest trochę tak jak w tańcu. Żebyśmy osiągnęli harmonię zdrowia, to musimy wejść też w ten zdrowy rytm, jak w piękny taniec. Nasz organizm, który będzie zadbany, który będzie w przewidywalnym procesie zdrowia, kiedy będzie wiedział, kiedy śpi, kiedy wypoczywa, kiedy będzie spacer, kiedy będzie zdrowy sen, kiedy będą dobre relacje z otaczającym światem i z ludźmi. Odda to Wam w postaci zdrowia. Życzę wszystkim Państwu wspaniałego wieczoru, wszystkiego dobrego. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do Kaled i zapraszam na nasz webinar za tydzień. Wszystkiego dobrego.